Szczęś Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 8 października. Posłuchajcie fragmentu z listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, słyszeliście o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm. Jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć. Jak żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu. Jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganą, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, Skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść. Ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on dziś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu. Dzisiaj w tym fragmencie słyszymy o tym, jak Paweł odwiedza Piotra i tam jest napisane, że Paweł składa hołd Piotrowi, to znaczy, że Paweł znaje prymat Piotra, a jednocześnie Paweł wie, do czego Pan Bóg go w kościele powołał. To dzisiejsze słowo jest dla nas taką zachętą do tego, żebyśmy szukali swojego miejsca w kościele. Pomyśl dzisiaj, do czego Pan Bóg cię konkretnie powołuje, jakie jest miejsce twoje w kościele, bo w kościele każdy z nas może znaleźć swoje piękne i indywidualne miejsce. Niech was, Bóg, sobie Bóg wszechmując. Ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.